cały świat zjeżdża się do Lwówka Śląskiego na lwóweckie lato agatowe. Pełno ludzi, jak widać, wystawcy z ponad 20 krajów, z 3 kontynentów. Tak jest zawsze. To są tony kamieni, tony biżuterii. Mnóstwo niezwykłych okazów i minerałów, i skamieniałości. I'm from India, New Delhi. This is, we have lot of stones. Different stones. Amethyst, tanzanite, sapphire, ruby, emerald. Lot of stones we have. I was in several events and this one is the best. Jesteśmy oczarowani tym miejscem, tym klimatem. Na pewno jeszcze tutaj przyjedziemy. Szanowni Państwo, piękny dzień i piękni ludzie przyjechali do naszego Lwówka Śląskiego. Serdecznie chcę wszystkich Państwa przywitać. W imieniu własnym oraz całej Braci Wolońskiej bardzo serdecznie witam Państwa na naszym święcie, na 24. już Lwóweckim Lecie Agatowym. Każdego roku Lwóweckie Lato Agatowe od 24 lat prowadzą Walończycy. Mamy tutaj zestawy z minerałów i skał z Muzeum Geologicznego i z Muzeum Mineralogicznego w Uniwersytetu Wrocławskiego. Można też obejrzeć różnego rodzaju okazy, zarówno pod lupą binokularną, tak samo pod mikroskopem petrograficznym. Lampy wykonane są z agatów z Brazylii, z Malawi, oryginalne. Tutaj właśnie przechodzimy koło stoiska, gdzie można przeciąć kamienie, które samemu można wybrać. Kamień, który jest ładnie przecięty, wypolerowany, daje bardzo taki estetyczny efekt, pobudza wyobraźnię młodych ludzi. Bardzo
Bawimy się w odkrywców paleontologów. Dzieci ze specjalnie przygotowanych przez naszą firmę KUL wydobywają prawdziwe skamieniałości, czyli ślady po zwierzątkach morskich, które żyły dawno, dawno temu. Czyli zabawa edukacyjna. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to lwóweckie lato agatowe było takie właśnie, jak jest, tylko w Lwówku Śląskim takie wydarzenie. W tym momencie już zapraszam Państwa na następne, czyli 25. lato agatowe, które już żeśmy zaplanowali. Między innymi chcemy pokazać kawałek historii lata agatowego, bo to już jest historia.